Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Urbix.pl i słuchajcie, jestem w Londynie, EA Capture Event. Mam dostęp do pełnej wersji FIFA 18 i pierwsze, co chciałbym zrobić, to ułożyć drafta. Słuchajcie, niestety nie da się ułożyć online drafta, bo nie mamy plusa na konsolach, ale ułożymy single player draft. Chodzi o to, żebyście zobaczyli, jak teraz wygląda układanie drafta. Dobra, tutaj wszystko wiemy. 7500 końców, lecimy. Zobaczmy. Ok, no tutaj musimy wybrać klasę, to wybierzmy sobie klasę światową, to nie jest istotne. I teraz formacje. Jak widzicie, to jest bardzo podobne, to w zasadzie się w ogóle nie różni. Kogo możemy wybrać? Dobra, 4-3-3. Zobaczymy, jakie będzie sypało karty. Czy będzie... O! Ok. Dobra, układamy. Eden Hazard tutaj. To próbujemy coś może z Premier League. Chociaż teraz to ciężko powiedzieć, dopiero jedna karta. Vázquez, alternatywa dla La Liga Santander. Lecimy dalej, lecimy dalej. Firmino. Zobaczcie, nie ma jakichś dobrych kart. Wiadomo, nie ma informu, to jest początek. Ale overallowo, tak o, coś tu na razie się rysuje. Lecimy dalej. Suarez, to jest nieświecąca karta. Ok, wszystko wygląda bardzo podobnie. Tak, jak to wyglądało w 17. Może trochę szybciej lecą te karty. To jeżeli będę chciał robić wysoko cenioną draftę, to tym lepiej, bo po prostu będzie szybciej to trwało. A tymczasem Koulibaly. Lewy obrońca. Kogo my tu mamy? Lipa. Lipa, lecimy dalej, budujmy tą obronę. Miranda, Godin. Godin. 8-8, ciekawa karta, jeżeli chcemy właśnie robić jakieś 190. I Juanfrane. Jak to na razie wygląda? Tak średnio na razie. Chociaż coś tu się dzieje powoli. Jeszcze bramkarz. Bramkarz, może Oblak? No tak wesoło nie ma, ale wybieramy Lopeza. Rezerwy. Uwaga, uwaga. Zobaczcie, że nie było ani Messiego, ani Ronaldo, ani Neymara. Ciężko ja póki co jakąś ciekawą kartę. Ale dobra. Biorę Aurier. Naprawdę jestem w szoku. Ciekawe, czy to się zmieni, czy nie, ale na razie nie mam karty ocenionej, no tylko ten Hazard, ale on był na kapitanie i też nie miałem lepszego wyboru. Jest Courtois, to sobie go wezmę i lecimy dalej, zobaczmy. Ciężko, to jest zastanawiające, słuchajcie, to jest dopiero mój pierwszy draft. Być może jeszcze jakieś będę sobie tutaj układał, żeby zobaczyć, czy to w ogóle będzie sensowne robić wysoko. Cenione drafty i mamy Neymara w PSG, zobaczcie, jak to wygląda ta karta. Wow, 92 pace, 94 dribblingu, 5-5. Okej, ja oczywiście sobie go wybiorę. Jeszcze nie wiadomo, jak to jakoś połączyć, chociaż z Firmino się połączy, także okej. A tutaj koszty. Co mamy dalej? Dalej nic. Soler. Bynajmniej Alvaro i lecimy dalej. Okej, Martinez, Felipe Luis. Coś tu może będzie. Jeżeli damy tam Neymara. Ale szkoda tego Hazarda teraz. Dobra, nieważne, lecimy. Co tu się dzieje? Nie wiem, czy to słyszeliście. Majo i bramkarz. To będzie moja. Moja, bo jest Godin. Będzie to miał Stronglinka. Okej. Coś takiego. Dobra, czekajcie, ja to ułożę i wam pokażę, co mniej więcej wyszło. Okej, przerzucam karty. Ocena nam wzrosła do 185, także to działa, to zachowuje się tak jak w poprzedniej odsłonie FIFA i chyba dobrze, nie będzie może jakichś większych zaskoczeń, ale o co mi chodziło, żebyście właśnie zobaczyli, jak to wygląda, jak ten tryb wygląda w tej FIFA. 185, bierzemy jeszcze menadżera, mamy jakich? Premier League chyba, ten taki najciekawszy, Pochettino, ale to nieistotne, bo mamy 100% zgrania, podsumowanie food draftu. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć następne odcinki i koniecznie subskrybujcie, bo tych materiałów tutaj nagranych w Londynie będzie jeszcze naprawdę, naprawdę dużo. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!